Firma Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość, to pokłosie środowej decyzji Tauronu, który poinformował, że wzywa spółkę do zapłaty ponad 1 300 000 000 zł kar umownych i odszkodowania. Żądania Tauronu są związane z problemami w eksploatacji bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Od momentu ukończenia budowy bloku regularnie pojawiały się problemy z jego użytkowaniem. Kilkukrotnie blok przerywał pracę. Dziś władze Rafako podczas konferencji prasowej stwierdziły, że cała sytuacja jest absurdalna i żaden sąd nie przyzna Tauronowi takich pieniędzy. My uważamy, że usunięcie tych usterek jest w koszcie około 15, może 20 milionów złotych, bo oczywiście te usterki są i to jest absolutnie zrozumiałe. Uważamy, że nie ma wad projektowych. To jest bardzo ważna, no nie wiem, deklaracja, tak? Absolutnie uważamy, że żadnych wad projektowych nie ma. Dzisiaj, to jest informacja z przedwczoraj czy przedwczoraj, 52% bloków energetycznych zainstalowanych w Polsce z różnych przyczyn nie działa. Jesteśmy na granicy blackoutu energetycznego. Dlatego polską racją stanu w takich sytuacji jest zapewnienie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Wczoraj władze Tauronu Wytwarzanie stwierdziły, że winę za problemy z blokiem energetycznym w Jaworznie ponosi spółka Rafako, która ich zdaniem popełniła błędy projektowe i realizacyjne, które spowodowały powstanie wad fizycznych w inwestycji i pokazały przykłady. Chcemy Państwu przedstawić uszkodzenia, jakie wystąpiły na bloku. Macie Państwo palnik pyłowy, luty 2020. Jest to, tak wygląda palnik, który przepracował około 6 miesięcy. To jest ewidentny błąd projektowy, wadliwy dobór materiału. No, trudno sobie wyobrazić, żeby palnik po 6 miesiącach wyglądał w ten sposób. Wcześniej spółka Rafako zarzucała Tauronowi, że problemy w eksploatacji bloku 910 wynikają ze spalania złej jakości węgla. Fiaskiem zakończyły się negocjacje reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej z zarządem. Spotkanie, które odbyło się w czwartek, miało dać odpowiedź na żądania płacowe. W związku z wysokim wynikiem finansowym spółki za 2022 rok pracownicy oczekują podniesienia stawek o 25% od stycznia tego roku. Jak przekazał nam przewodniczący Zakładowej Solidarności, strona zarządu nie przedstawiła żadnych propozycji. Spotkanie zakończyło się z pisaniem protokołu rozbieżności i powołaniem mediatora. Mediacje, które mają się rozpocząć 25 stycznia w celu przedstawienia stanowiska stron w obecności mediatora, dlatego że zarząd nie przedstawił żadnych propozycji i żadnych rozwiązań nie zaproponował, a więc uważamy, że zarząd zachowuje się nieodpowiedzialnie, dlatego że mam wrażenie, że jest ubezwłasnowolniony w sytuacjach, w których powinien podejmować decyzje i być stroną, no, stroną wiarygodną. To jest taki brak, jak gdyby według nas, pewnego szacunku dla pracowników, którzy wypracowali tak ogromny zysk, taki dobry wynik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to historyczny wynik. Bo za 9 miesięcy ubiegłego roku wyniósł blisko 6 miliardów złotych. Dlatego pracownicy uważają, że w związku z rekordowo wysoką inflacją podwyżka wynagrodzenia po prostu jest zasadna. Jeżeli zapowiadane mediacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, związkowcy zapowiadają protest. Ten miałby odbyć się na przełomie stycznia i lutego zarówno pod siedzibą JSW, jak i w Warszawie. Jastrzębska Spółka Węglowa na razie nie komentuje sprawy. Spokój mieszkańców osiedli Sowińskiego i Andaluzja w Piekarach Śląskich zakłócają ostatnio złodzieje. Chodzi o włamania, do jakich właśnie na tych osiedlach w ostatnim czasie dochodzi. Policja na razie próbuje namierzyć sprawców, a mieszkańców prosi o ostrożność. Choć włamań było na razie tylko kilka, na mieszkańców padł blady strach, bo straty, jakie ponieśli poszkodowani w ich wyniku, już szacuje się na kilkanaście tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystują sprzyjające warunki, takie jak zmrok, nieobecność właścicieli mieszkań. Ostatnią metodą, którą posługują się przestępcy niestety, jest podważanie drzwi balkonowych oraz wypchnięcie. W wyniku tych włamań ludzie tracą kosztowności, sprzęt RTV.
Dużo większych strat już jakiś czas temu doznali mieszkańcy ulic Kiepury Kilińskiego i Ordonówny w Sosnowcu, gdzie złodzieje podczas kilkunastu włamań ukradli przedmioty o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Ponieważ złodziei do dzisiaj nie ujęto, mieszkańcy myślą nad instalacją monitoringu. Dodatkowo sosnowieccy funkcjonariusze uczulają. Nie publikujmy w mediach społecznościowych, w jakichś miejscach, gdzie nawet postronne osoby mogą mieć do tego dostęp, informacji o naszym stanie posiadania, o tym, jak wygląda nasze mieszkanie wewnątrz, kiedy bywamy, naszych zwyczajach. Ponadto warto na noc dokładnie zamykać drzwi, w szczególności te balkonowe. Jak w każdym tego typu przypadku, policjanci apelują również, by najcenniejsze rzeczy przechowywać na przykład w skrytkach bankowych. Wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców tych przestępstw, można zgłaszać kolejno do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich i Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. W Bytomiu trwa przeprowadzka ukraińskich rodzin z budynków szkoły baletowej do nowo przygotowanych lokali w dawnej poradni psychologicznej. Są to podzielone pokoje, gdzie rodziny mają zapewnione zarówno aneks kuchenny, jak również tutaj właśnie łazienkę. Są one dostosowane, przygotowane te wszystkie pomieszczenia, dzięki temu mogą tutaj w dobrych warunkach mieszkać. Przenosiny były konieczne z powodu planowanego remontu budynków szkoły. Teraz 60 osób, z których większość stanowią dzieci, rozpocznie nowe życie w czterokondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Rostka 16. Dorośli przez ostatnie kilka miesięcy zdążyli już oswoić się z nową sytuacją i intensywnie myślą o przyszłości. Są to osoby, które starają się już mówić po polsku, są osoby, które przebywają u nas w ośrodkach i szukają również pracy tutaj na terenie Bytomia bądź na terenie sąsiednich miast. Jeżeli taką pracę znajdują, bardzo często się zdarza, że rezygnują tutaj z pobytu w miejskich placówkach. Podobnie jest w innych miastach. W Katowicach, gdzie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę uchodźców pojawiło się najwięcej, stawia się przede wszystkim na integrację obywateli Ukrainy, jak również ich jak najszybsze usamodzielnianie. Pomaga w tym pozyskane od UNICEF-u 46 milionów złotych, dzięki którym można m.in. tworzyć miejsca w żłobkach dla dzieci z Ukrainy, czy odpowiednio doposażać tego typu placówki. To jednak nie koniec. Jesteśmy przygotowani na to, że może nadejść taka sytuacja, że warunki atmosferyczne, czy też to, że nie ma na Ukrainie w wielu miejscach dostępu do prądu, czy też ogrzewania, spowoduje, że m.in. do Katowic przyjedzie większa grupa uchodźców. Cały czas mamy jeszcze wolne miejsca. Kilkudziesięciu obywateli Ukrainy przebywa nadal w zasobach lokalowych gminy Sosnowiec. To miasto również ma na uwadze, że o ile uchodźców jest teraz mniej, to w każdej chwili może się to zmienić. Rosyjska inwazja trwa od 24 lutego 2020 2022 roku i jak na razie nic nie wskazuje na to, że się zakończy. W sumie to już mamy przećwiczone, tak jak inne miasta, ten sposób postępowania i ewentualnie kwestie zwiększania tychże miejsc i lokalizacje, gdzie te osoby będzie można przenocować. Mamy to już rozpracowane, także jest kilka miejsc na terenie naszego miasta, które mogą osoby z Ukrainy przyjąć. Przypomnijmy, że w dalszym ciągu pieniądze na utrzymanie uchodźców w imieniu Skarbu Państwa wypłaca wojewoda śląski. W zależności od zapewnionego komfortu kwota ta może wynosić nawet 70 zł za dzień za przyjętą osobę z Ukrainy. Za nieco ponad 2 tygodnie zapłoną serca wszystkich, którzy chcą pomagać. Sosnowiec został gospodarzem wojewódzkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i prawdopodobnie będzie to największa impreza w regionie. W tym roku w zupełnie nowym miejscu, bo po raz pierwszy w Parku Sieleckim. 29 stycznia tylko na ulicę Sosnowca wyjdzie blisko 800 wolontariuszy z łącznie 6 sztabów, a każdy z nich przygotował na ten dzień sporo atrakcji. Jeżeli chodzi o salę, prawda, w Zagórzu Mosiru, to w tym momencie mamy przede wszystkim pierwszą pomoc, bo to tak jakby temat wiodący. Będzie na pewno bieg z cukrzycą, który jest w Parku Sieleckim w tym roku też inaczej trochę niż w poprzednich latach. Będą występować. Będzie na przykład wyścig robotów z puszkami, można go będzie zobaczyć i każdy będzie mógł przyłożyć się do budowy olbrzymiego serca 3-metrowego. Odbędzie się także kurs pierwszej pomocy psom i to, czego podczas finału WOŚP nie może zabraknąć – koncerty. Gwiazdą tegorocznego wojewódzkiego finału będzie Roxy Węgiel, ale na scenie zobaczymy również grupę Universe i Holy Blue. Jednak Sosnowiec słynie nie tylko z dobrych imprez, ale też oryginalnych aukcji. Wszyscy pamiętają przecież marynarkę prezydenta. Wiele niespodzianek przed nami, a nie chciałbym ich zdradzać, bo pracujemy nad tym, żeby to naprawdę było coś takiego, co przyniesie również finansowe wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a z tych tradycyjnych rzeczy zapewne stawiki, znów nazwa do wylicytowania na kolejne 12 miesięcy, pewnie jakieś rondo, ale jeszcze wiele takich rzeczy, które myślę zaskoczy.
Nie zaskakuje jednak duża liczba chętnych, którzy chcą grać razem z WOŚP. Z biegiem lat ciągle ich przybywa. Owocną współpracę Zagłębia i Śląska z najgłośniejszą orkiestrą w Polsce od dawna docenia sam dyrygent, który podkreśla, jak kluczowa jest atmosfera i zgrany zespół. To wszystko później idzie do wspólnego kotła i później super jest to dzielone. Też się z tego cieszymy, że nikt nie ma takiego poczucia. My zbieramy, to chcemy mieć najwięcej, bo tutaj już dużo zbieramy. Właśnie mówimy o tym, że na ponad 4 600 000 jest sprzętu tutaj w samym Sosnowcu. I to jest na koniec najpiękniejsza rzecz, że jak mówimy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to mówimy o czymś, co jest namacalne, dotykalne. 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoją wyjątkowość zawdzięcza również faktowi, że do współorganizacji wojewódzkich akcji po kilku latach wraca Śląski Urząd Marszałkowski. Jego przedstawiciele na ten cel również przygotowali specjalne aukcje. W jednej z nich będzie możliwość wylicytowania wyjątkowej piłki doręcznej, która jest podpisana przez ambasadorów światowych, teraz mistrzostw piłce ręcznej mężczyzn, przez panią Iwonę Niedźwiedzi, przez pana Szmala, byłych reprezentantów naszych polskich, którzy są mistrzami. I mam takie marzenie, żeby była najdroższym gadżetem wylicytowanym w ramach orkiestry. Do wspólnego grania w wojewódzkim 31. finale WOŚP Sosnowiec zaprasza od godziny 15 w niedzielę 29 stycznia do Parku Sieleckiego. Będzie również tradycyjne światełko do nieba, jednak mając na uwadze dobro czworonogów, będzie ono bezhukowe. W Rudzie Śląskiej nie chcą już betonozy i planują zmienić rynek. Miałyby tu pojawić się nowe drzewa, krzewy i trawy, a do tego miałaby powstać przestrzeń dla mieszkańców, strefa rekreacji z miejscami do siedzenia, strefa gastronomiczna oraz miejsce do organizacji imprez, festiwali czy koncertów. Bardzo dobre. Bo popatrz pan, tu jest pustynia, tu jest gorko, jak przyjdzie 30 stopni albo 27 czy 5, to jest za gorko, tu nie siedzieć. Tu powinny być raja drzew. Ja do podstawówki chodziłem, to lipki mi mieli. Wie pan, lipki, my się szczygły, takie duże, no coś pięknego było, nie? Dużo zieleni musi być, koło ławek musi być zieleni, no tu widziałem właśnie, wnuczka mi pokazywała w komputerze, nie? Ten projekt, no coś pięknego. To jest najwyższy czas, wie pan. Wprawdzie ja stąd nie jest z nowego Bytomia, ale żona stąd pochodzi, to ja pamiętam, jak tutaj wyglądało przed tym, nie? Jak teraz, powiedzmy, starsi ludzie tu gdzie mają usiąść, nie? W tym słońcu. Jest gorąco. Nie da się wysiedzieć. Słyszałam w radiu o tym, że ma być podzielone na jakieś strefy i coś tam będzie. No wydaje mi się, że tu powinno coś być inaczej, bo to jest, no to jest beton tylko, który w lato pali, nie? Także ja jestem za. Wśród drzew, które urzędnicy chcieliby zasadzić na rynku, są m.in. platany, klony czy lipy. Te miałyby przynieść ulgę mieszkańcom, zapewniając cień. Na rynku miałby powstać także zbiornik retencyjny z systemem podlewania roślinności. Zanim jednak urząd zdecyduje o zmianach, chciałby zapytać o zdanie mieszkańców. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 11 stycznia, potrwają do 9 lutego. I będziemy chcieli też oprócz przyjmowania wniosków na stronie internetowej, mailowo, też papierowo w urzędzie, będziemy chcieli się też spotkać z mieszkańcami tutaj w budynku urzędu, żeby ten rynek mieć przed oczami. No i posłuchać jeszcze ich wniosków i uwag. Na razie nie wiadomo, kiedy rynek przejdzie generalną metamorfozę. Realnym terminem jest 2024 rok. Urzędnicy szacują, że inwestycja pochłonęłaby kilka milionów złotych.